Cześć, zapraszam Was dzisiaj na kilka pytań egzaminacyjnych związanych z używaniem świateł zewnętrznych pojazdu. Pytania rozwiązujemy jak zwykle w aplikacji mobilnej L-testy, testy na prawo jazdy. Czy w tej sytuacji masz prawo używać świateł drogowych? Nie, nie mamy prawa. Widzieliśmy tam, że wyprzedził nas pojazd. W związku z tym moglibyśmy oślepiać poprzedzający nas pojazd i nie możemy używać świateł drogowych. Czy w tej sytuacji masz prawo używać świateł drogowych? Również nie. W tym wypadku akurat pojazd zbliża się naprzeciwka i tak samo powinniśmy zmienić światła drogowe na światła mijania. Czy na tej drodze wolno Ci zrezygnować z sygnalizowania zamiaru skrętu w prawo, jeśli nikt za Tobą nie jedzie? Oczywiście, że nie. Strefa ruchu nie zwalnia nas z obowiązku sygnalizacji zmiany kierunku ruchu. Czy w tej sytuacji masz obowiązek zmienić światła drogowe na światła mijania? Tak, jak najbardziej. To był ten sam materiał i bardzo podobne pytanie, tylko zadane trochę inaczej. Tak, wyprzedził nas pojazd. Jesteśmy obowiązani zmienić światła drogowe na światła mijania. Czy w tej sytuacji masz obowiązek zmienić światła drogowe na światła mijania? Tak, jak najbardziej. Te wszystkie pytania są bardzo do siebie podobne. Tutaj bardzo daleko, ale widzimy już nadjeżdżający pojazd na sąsiednim pasie, więc powinniśmy zmienić światła drogowe na światła mijania. Czy w tej sytuacji masz obowiązek użycia kierunkowskazu? Tak, jak najbardziej. Mamy tutaj znak nakaz jazdy w prawo, ale nie zwalnia nas on absolutnie z użycia kierunkowskazu. Zmieniamy kierunek ruchu, powinniśmy to zasygnalizować. Czy kierując pojazdem we mgle masz obowiązek zachować szczególną ostrożność? Tak, powinniśmy zachować szczególną ostrożność. Może to pytanie nie jest związane bezpośrednio z użyciem świateł zewnętrznych, ale właśnie podczas mgły jesteśmy obowiązani zachować szczególną ostrożność, a w związku z tym właśnie włączyć światła mijania lub przeciwmgłowe. Czy w tej sytuacji masz prawo wyłączyć światła zewnętrzne pojazdu? Nie, nie możemy wyłączyć świateł zewnętrznych pojazdu, ponieważ przed nami nie znajduje się żaden pojazd na naszym pasie ruchu, w związku z tym nie mamy takiego prawa. Czy w tej sytuacji masz prawo wyłączyć światła zewnętrzne pojazdu, jeśli zatrzymałeś pojazd na dłużej niż 1 minutę, a przed Tobą i za Tobą stoją inne pojazdy? Tak, i w tym wypadku, kiedy stoimy w tak zwanym korku i przed nami i za nami są inne pojazdy, wtedy możemy wyłączyć światła zewnętrzne. Czy w tej sytuacji masz obowiązek sygnalizować zamiar skrętu w prawo? Tak, ponownie mamy znak nakaz skrętu w prawo i musimy zasygnalizować to. Czy stojąc przez kilka minut bez ruchu w zatorze drogowym korku, pomiędzy innymi pojazdami na tym samym pasie ruchu, masz prawo wyłączyć światła? Tak, to co już mieliśmy i wiemy w tej chwili, że jeżeli stoimy w korku, możemy wyłączyć światła. Czy w tej sytuacji masz obowiązek używać świateł mijania? Tak, jak najbardziej. Na drugim pasie znajduje się auto. Powinniśmy używać świateł mijania. Czy obowiązek używania świateł mijania w pojeździe dotyczy tylko okresu zimowego? Nie, jesteśmy obowiązani używać światła mijania w pojeździe przez cały rok. I to już wszystkie pytania. Dziękujemy bardzo. Przypominamy, że całą bazę znajdziecie w naszym serwisie online ltesty.pl oraz w naszych aplikacjach mobilnych L-testy, testy na prawo jazdy. Zapraszamy.